Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja nieśmiało przypominam, że są jeszcze książki do zdobycia, gdyby Państwo weszli na naszą stronę. Pierwsza, druga, z najlepszymi tekstami MPEDów z ostatnich 2,5 roku. Dobra, koniec tego dobrego. Zapraszam serdecznie. Natomiast dzisiaj wracamy do publicystyki. Tylko bardzo proszę ostrożnie słuchać, bo będę zasuwał. Jak powiedział Putin, wszystko idzie zgodnie z planem i naziści w Ukrainie mają przechlapane. Dzielnie się bronimy, Ruscy są w przededniu klęski, rzekł prezydent Ukrainy Władimir Zelenski. Świat ogłosił sankcje, wokół sami sojusznicy, Europa krzyczy hańba, no a na granicy tir za tirem wali, powolutku bez napięcia, jak wiadomo nie ma sankcji, nie do ominięcia. Trzeba zrobić geszeft, bo na wojnie wszelkie biesy zawsze robią i robiły świetne interesy. Ugrać na wojence tyle, ile tylko da się, ale jak zawrócić tira w tak niepewnym czasie? Trzeba dowieść Ruskim przez Białoruś różne bdziny, potem gorzko zaś narzekać na los Ukrainy, byle wyjść na swoje. Tak już na tym świecie jest, że są łzy, lecz jest też pełno krokodylich łez. Imieniny jeszcze mamy. Dzisiaj 15 marca obchodzą je Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Leokrycja, Longin, Longina, Ludwika, Luiza, Matrona, Nikander, Nikandra, Placyd, Probus, Zachariasz i Zachary. Wszystkim dostojnym matronom wszystkiego dobrego, a patronom dziękuję. Kłaniam się, do jutra.